Nareszcie nadeszła ta chwila, w której poprowadzę własną jednostkę policji na wzór policji polskiej. Ja jestem General TV, czyli generał, który stanie się oficerem policji. Czyli taka mała degradacja, ale dobra, zacznijmy grę. This is the police. No oczywiście jedziemy starym złomem, bo czym byśmy mieli innym jechać? When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. I jesteśmy na wywiadzie dla prasy. Chciałbym powiedzieć, dzień dobry. Wczoraj w biurze tego tam gościa oficjalnie ogłosiłeś rezygnację. Zaskoczenie? Czy wiedziałeś o tym z wyprzedzeniem? Otóż, pewnie, on to ze mną omówił. Powiedział, że chce nową twarz, która będzie sprawowała władzę nad tym czymś. Wiesz, jak się nazywa? Sądzę, że to będzie ktoś zarąbisty. Oczywiście chciałbym wspomnieć, że jeszcze raz, że jeśli spodziewacie się jakiegoś takiego rozsądnego zarządzania policją, to tutaj nie będzie takiego, mniej więcej, ponieważ to będzie na wzór polskiej policji. Czyli będziemy robić wszystko tak, jak to można odnaleźć w tych rejonach, że tak to powiem. Bla, 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 corruption, bla, 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 Francis Kendrick. I sądzę, że... Would that change his mind? A kogo to obchodzi? Nie no, powiedzmy, że bylibyśmy szczęśliwi. No, takie, wiecie, coś tam dla prasy powiedzieć, coś miłego. Policja kooperuje z mafią. Czy masz coś do powiedzenia na ten temat? Ja sądzę, że... bullshit. Oczywiście pewnie nie powie bullshit. Pile of horseshit. Lepiej. Policja i mafia pracujące razem? Nie. Sądzisz, że twoja relacja z tym kolesiem, burmistrzem, może być powodem,
twojej rezygnacji? Nie sądzę, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dziękuję, a ja wam nie. I wracamy do cutscenki. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension. One that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking at the office. One of my friends will be using it soon. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Dzień drugi. Czyli zostało jeszcze 178 dni. I mamy przeżyć te 178... Mamy... Mieć jednego policjanta? Nie wiem jakie są wymagania, ale w każdym razie nie lubimy tego Rogersa całego. Głowa Departamentu Kultury ma willę we Włoszech. Jack Boyd wierzy w coś tam. Ludzie czekają na świeże spojrzenie od nowego szefa policji. A tymczasem będzie świeże spojrzenie ode mnie. Jako starego szefa policji. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners.
Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. No i wygląda na to, że tak zaczynamy tą grę. Czy chciałbym dostawać wskazówki? Jasne, dobra, pokażcie, bla bla bla. No dobra, fajnie. Characteristics, my friends. Więc mamy profesjonalizm, który tutaj chyba jest wysoki. Mamy zmęczenie. I nie mówią mi wszystkiego. Niektóre charakterystyki są ukryte. Więc mamy tak. Wiem już, że to są policjanci. No i tutaj można powiedzieć, że jest w miarę słabo. I są detektywi. I jest Shift B. Czyli musi być też Shift A. Więc zacznijmy dzień. Jako Jędrzej. Oficer polskiej policji. Komendant. Do głosok. Ktoś zgasił peta na... w centrum miasta. Okej. Dobra, czyli po prostu mam ich wysyłać tam, gdzie coś się dzieje. Dobra, jest coś tutaj. Najprostszym sposobem na określenie trudności jest sprawdzenie, ile można wysłać. Okej, jest tutaj też informacja. No i to chyba wszystko. Więc jest tak, hit and run, a married couple, czyli małżeństwo weszło do sklepu i zobaczyło wana na... nie, wyszło ze sklepu i zobaczyło wana na parkingu. Okej. Dobra. Więc, skoro to jest takie coś i sądzę, że nie powinniśmy zginąć przy pierwszej misji, to wyślijmy sobie jakąś tam piurdi i wyślijmy sobie naszą ukochaną oficer Price. I powinny zaraz do nas wrócić z dobrymi wieściami. Co tu jest? Bójka. Menadżer teatru zgłasza, że podczas show pijany mężczyzna chciał wejść do teatru niosąc snowboard udekorowany ze słowami Rosebud. Okej. Czyli sądzę, że możemy wysłać jakiegoś... pasowałoby wysłać kolesia. Pasowałoby też wysłać jakąś kobietę. Mam nadzieję, że nam styknie tych wszystkich ludzi. No jak na razie idzie dobrze, ale to jest dopiero drugi dzień, także to może się jeszcze zmienić. Muzyka oczywiście jazzowa, jak na tamte czasy przestało. Znaczy, czy ja wiem, czy na tamte czasy. Dobra, mamy tu jakiś raport z misji. Co się stało? Kiedy wszystko pójdzie dobrze, jest napisane coś takiego i dostajemy XP-ki. Ją zwolnię, jak będę miał tylko okazję. Ją też zwolnię, jak tylko będę miał okazję. Jest taka, na przykład załóżmy, że jest taka zasada, że poniżej... O, no proszę! Zabito cywila. Nie wiem, czy straciłem, czy zyskałem. Już zabito cywila. Kurna. Dobra, w te pierwsze dni mogłem wysyłać w sumie jakichś lepszych. Armed robbery. Oż ty. Dobra, wiecie co? Poczekajmy, aż wrócą. A tu co jest? Fight. According to know, blah, 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 blah. Dobra. Czyli tak, tutaj wyślijmy... Nie, poczekajmy jeszcze. Poczekajmy, aż wrócą ci. Tutaj w ogóle wyślemy
Pjurdi i Tsubaki. Okej, okay, do tej bójki. A tutaj już wrócili, więc możemy teraz wysłać tych dwóch, kurde, dorąbanych na fulla. Bo tu jest napad z bronią, to może być trochę trudne. A dlaczego będziemy podejmować decyzję jak polska policja? Ponieważ jeśli dojdzie do trudnych sytuacji, zawsze wybierzemy coś, co przyniesie nam zysk. Taki mam przynajmniej plan. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, jako że ja jestem Jędrzej, kapitan. Dobra, wszyscy jadą na miejsce, za chwilę się okaże. Jest bójka. Dobra, złapaliśmy. I nikt nie został zraniony. O, burza! Nie, nie burza. Gdy policjanci nie są pewni, co zrobić, mogą się z tobą skontaktować i się spytać, co zrobić, co zrobić. Więc tak, pojazd jest zaparkowany tuż przed rezydencją Brown, czyli tych Brownów. Odgłosy jęków i głośnego śmiechu można słychać z tam jakiegoś tam pomieszczenia. Dobra, co możemy zrobić? Na pewno nie to, bo mogą uprawiać seks. Powiedzmy, że... Zapukajmy w drzwi i powiedzmy, dzień dobry, policja! Ha, złapaliśmy go. Jacy my dobrzy jesteśmy. Dobra, dwie z głowy. Zostało jeszcze assault. Uciekł? Ale nic nam się nie stało. Straciliśmy minus 10? To ona zaraz na minusie będzie. Dobra. Zapada noc. Ciemność spowiła ulicę miasta Freeburg. A ekran zdał się rozmazywać. I powinienem zakończyć dzień. End day, dobra. If you think you'll need a couple extra hands tomorrow, you can order any cup in and work overtime. Dupa, 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 nie będę nikogo. Nie będę nikogo zatrudniał, wiecie? Tak sobie to zrobię, tak sobie to myśliłem. Dobra, tutaj są troszkę zmęczeni. Tutaj mamy już takich słabszych gości i jednego dorąbanego na fulla. Bo jest ten Stodal taki trochę i okej. Okay. Możemy zakończyć dzień. Used to be when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? Half a million. Half a million? Why not a whole million? Because everybody wants to take a million. Figured I'd try something different. Half a million in 180 days?
Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people, old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. No i teraz mam taki maluteńki dylemacik, ponieważ ja mam zamiar współpracować bardzo, ale to bardzo z mafią. Dobra, Francis Kendrick ogłasza przejście na emeryturę, budowa kina, nie, muzeum kina przesunięta czy coś takiego, legendarny śpiewak Gennaro Crespo przebywa do Friburga. Jak zwykle odpalamy gruchota. Ciekawe, czy kiedyś będę miał jakieś nowe auto. Takie lepsze. Kiedy police officer jest zbyt zmęczony być efektywnym, zapyta o dzień wolny. Niektórzy będą próbowali o dzień wolny zapytać nawet z pełnym HP. I dlatego muszę uważać. Mam bilety, żeby pójść na oglądać film w TV. Zawsze chciałeś być w TV? Nie. Dzisiaj kilku moich... rodzina przyjeżdża w odwiedziny. Przyjeżdżają z innego kraju. I nigdy się jeszcze nie spotkaliśmy. Czy mogę iść? No, nie sądzę. Dobra, mogę utrzymać ich performance i mogę im dawać rangi. Okej. Dobra, nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. A, okej, mogę im dawać po prostu rangi, dobra. Okej, już ogarniam. Więc mam dwie. Czyli mogę dać sobie Vandal. Mogę dać Vandalowi. Mogę dać na przykład Robinsowi. I teraz oni będą tak dorąbani jeszcze bardziej, bo im dodało nie dość, że to jeszcze mogą dowodzić. Od razu przyjdziemy do miasta? Nie. Friburg nie jest jednym z tych miast, gdzie musisz słuchać, co mówią. Bla, bla, bla. Mogę sobie wybrać muzykę. Okej, wybierzmy sobie, kurczę... Fryderyk Chopin, Nocturne in B major. Oui, oui.
Dobra, zaczyna się dzień. O Jezus, ale trochę poleciał. Dobra, nauczmy się, jak zwalniać i jak zatrudniać policjantów. Affairs. Dobra, mam tutaj labor market. Mam kilka ofert pracy, gdzie mogę zatrudniać ludzi. Nie chcę tego zatrudnić. Czemu tego? Nie. Okej, okay. Mogę sobie go zatrudnić? Czy będzie za drogi? Mogę sobie go zatrudnić na Shift B albo na Shift A, ale chciałem sprawdzić, na którym jest najlepiej go zatrudnić. Mark Fishbach? Czy mi się wydaje, czy tutaj wkleili marki playera? Dobre. Okej, okay. A tak, tu mam tego dorąbanego, a w tym drugim mam... W tym drugim mam chyba też jednego, ale ta druga jest gorsza. Także dajmy sobie do Shift A czy Shift B. Kurde, trudny wybór. Do Shift A. Okej, co teraz? Personel. Dobra, mamy kogoś zwolnić. Czemu Grant? Chcę Roya zwolnić. Fire. Jeśli mamy legalne pole do zwolnienia, nikt nie będzie pytał. Jest za stary, dobra. Okej. Możemy go zwolnić legalnie, bo jest za stary. Tak, już? Tyle chcieliście mi pokazać? Dobra. Czyli co, mogę tak wszystkich zatrudnić? 15 na 16, dobra. Chcielibyśmy na przykład zatrudnić na Shift B. Teraz sprawdźmy sobie Shift B. Możemy zwolnić ją, bo ona jest za stara. Ha! Dobry jestem. A płacę za to coś? Nawet nie sprawdziłem. Dobra, w tle leci sobie cicha. Cichutko leci sobie. A, mogę sobie jeszcze zatrudnić detektywa. Dobra, ciula, zatrudnię wszystkich. Zatrudnię sobie tego, bo fajny. Hire for Shift A. Jeszcze sobie zatrudnię tego for Shift A. I co, i mam 16 nasz. Dobra. Teraz już nikogo nie mogę zatrudnić. Jest git. Wandalizm w kościele. Okej, okay. Ktoś wszedł na cmentarz w nocy. Sataniczne symbole. Rozwalone. Łopata. Dobra, wiecie co? Wyślijmy wandala, biorąc pod uwagę to, co tam się działo. I wyślijmy sobie oficer Grant. O, coś kolejnego. Biznesmen Harley Jones wygląda za okno, widział dwóch nastolatków robiących ofensywne slogany na jego aucie. Dobra, wyślijmy sobie tego za 400. Wyślijmy sobie, kurczę, Barcza Juniora. I Barcza. Niech będzie to taka rodzinna robota. Co wy na to? Dobra. Pojechali. Musimy poczekać, aż wrócą. Mamy jeszcze w zapasie dwóch takich se i jednego takiego słabiaka. No i co teraz? O, właśnie. Waitress named Miller pushed. Zaserwowała kurczaka Eddie i dietetyczną kolę niebezpiecznemu kryminaliście, którego widziała w telewizji rano. Sądzę, że... ja bym poczekał. O, złapaliśmy i nikomu nic się nie stało. Cudownie. Wspaniale. Ja bym poczekał, aż ten gościu wróci. Bo ja bym chciał go wysłać do takiej roboty, bo ona może być niebezpieczna. Ale czy zdąży? Dobra, poczekajmy do końca. Może uda mu się wrócić. Jeszcze chwila. Jeszcze chwileczkę. Okej. Dobra, jest. Wyślijmy tego i wyślijmy Samadhi, bo to jest taki jakby to powiedzieć, no po prostu koleś jest, kurczę, z Indii czy coś takiego. Mr. Boyd. Gościu zatruł się jedzeniem meksykańskim.
i jest linia i potrzebujemy kogoś, kto może odróżnić fajnych gości od punków. Więc weźmy Barcza Juniora. Bo tak. I co, on na sygnale jedzie? Porąbało was? Co, złapaliśmy wszystkich? Tak, dobrze. Okej. Więc powinno być pięknie, ładnie. Ja się boję tego. I mam nadzieję, że tam pójdzie dobrze. Samari i Stowal. Kruca Fuchs. Anonimowy telefon. Klaun, który trzymał balony na czymś tam. Sprzedaje krak. Jak się to nazywa? Nastolatkom? Nastolatkom, tak. Roya nie wysyłamy, bo Roya i tak zwalniamy. Także on jest... I tak nie chcemy go levelować, więc po co? Dobra, chyba burza jest. Nie? Okej. Ale czekaj. Kuźwa, no false alarm? Zrąbała. Suicide threat. Czemu Barcz Junior ma takie to? Jego też zwalniamy? Co nagi facet trzymający kanister benzyny grozi, że się podpali, chyba że jego ulubiona guma do rzucia stanie się znów popularna. Czemu zawsze Wandala wysyłamy do takich spraw, co? To jest ciekawe. Sorry, Chief, but I quit. Aha, odszedł. Dobrze, że nie wysłaliśmy nikogo dobrego. Nie ma problemu. Dobra, możemy kogoś zatrudnić w takim razie. Ale poczekajmy sobie, aż będzie ktoś z lepszymi statami. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie będziemy zatrudniać kogoś słabego po to tylko, żeby... Kurczę, go szkolić. Ma być powyżej, kurna... 200 mają mieć wszyscy i tyle w temacie. Okej, gdy policja dotarła, klaun robi balony zwierzątka dla dzieci. Więc pomyślmy sobie, co tu można zrobić. Cover up in a raincoat? Co? Ukryj się w tym. Płaszczu i udawaj, że jesteś, kurczę, klientem. Patrzmy na niego z daleka. Złapaliśmy go! Kto jest mistrzem? Ja jestem mistrzem. Suicide threat report. Te złapaliśmy. Jak na razie idzie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tego nie zdupia, bo było słabo. Jakbym to zdupiał. No i co? No i o 21 się kończy dzień, jak najwidoczniej. Na to by wychodziło. Kończymy dzień. Czy będzie kolejna cutscenka? Checkpoint. Dzień czwarty. Chyba nie będzie cutscenki, chyba że dopiero po tym. Feministki. Coś tam. Robespierre ujawnił jego tożsamość. Nie, ujawni jego tożsamość, gdy czas odpowiedni nadejdzie. Wrogowie używający feministek, by zniszczyć Friburg. I cutscenka. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door in his nose this time.
Another couple weeks at this rate, and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello? Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address? Phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to two suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Oczywiście nie mogliśmy powiedzieć: stara kobieto, my zbieramy hajsiwo, to nam daje energię. Czy coś takiego. Dobra, nikt nie chce zwolnienia? Nikt nie chce pójść na jakiś film? Spotkać się z rodziną, z którą się nigdy nie widzieli? Nie? Okej. Nie musicie krzyczeć. To wygląda śmiesznie. Jakieś żelki się kurde... Się kurde grają. Pewnie znowu muzyka jazzowa. Bo jak żeby inaczej? Dzień czwarty zaczyna się pięknym porankiem, gdzie możemy zatrudnić nowych oficerów. I sądzę, że chyba nie ma żadnych fajnych, prawda? Dobra, dupa tam. Dobra, jeśli ktoś popełni jakąś poważną zbrodnię, to pójdzie do detektywów. Chwila, co to jest? Rasiści! Muszę zwolnić wszystkich moich czarnych pracowników w ciągu 2 dni. Bo rasizm. I co, i ja mam tak? Okej. Dobra, czyli mam ich wydupieć, tak? Ale to zaraz. Najpierw muszę się zająć tym jednak. Dobra, mamy zbadać miejsce zbrodni. Homicide. Więc weźmy sobie jakąś dobrą. I do tego sobie weźmy De Burrito. I niech się tym zajmą. Tutaj wyślemy... A member of city cleaning crew saw an animal. Trzymał jakiś długi kij i krzyczał: Bastards! Złodzieje! Krwiopijcy! Pękarty! Dobra, wyślijmy kogoś dorąbanego, na przykład Piurdy i kogoś takiego, ale słabszego, Subaki. Tylko nie wiem, czemu kobiety akurat. Mamy zwolnić czarnych, tak? Okej. Robins.
Kurna. W ciągu 2 dni, tak? Jest dzień 4. Mamy tylko jedną czarną tu i jednego, dwóch czarnych tutaj. Czyli będzie 3 osoby, a mamy tylko 2 do zatrudnienia. I to jeszcze jednego możemy... Kuźwa, ten jest mulat. To się nie liczy. Dobra, ilu tu mamy? 3, 6, 7. 3, 6, 7, 8. Czyli zatrudnijmy na Shift B kogoś. I mamy wszystko zajęte. Jest git. I na razie się nie będę przejmował zwalnianiem czarnych. Chwila, zapiszę sobie to gdzieś na kartce. Jezus, jak to będzie wyglądało, jak ktoś tam kartkę zobaczy. O, jest tu opis. Suburb. Nie wiem, co to znaczy. Będą w ogóle... Jeśli wam się spodobało, jeśli wam się podoba ta seria, zostawcie lajka. Jeśli będzie 150, to może być z tego seria. Miałem jeszcze coś powiedzieć. A tak, pewnie będą 3 dni na każdym. Tak przynajmniej sądzę. Dobra, nie mam gdzie tego zapisać. O, jest. Jest. Carjacking. Nagrano samochód, który jest na liście ukradzionych samochodów. Weźmy sobie tego, weźmy sobie Asano, Austin, jeszcze Brodę sobie weźmy. Albo nie, Austin zostawmy. Oni sobie powinni poradzić. Dobra, a ja sobie zapiszę. Zwolnić czarny. Co się stało? Aha, tak, zaczęło się tamto. Zwolnić czarnych, 2 dni, to będzie dzień. Dzień 6. Okej. Mamy zwolnić czarnych do dnia 6. Zaczęło się dochodzenie. Detektywi przesłuchali świadków. Zebrali dowody. Gościu wyszedł, gościu nie żyje. Mamy tutaj 5. Jak się to nazywa? 5 zeznań. Tutaj będziemy mieli jakieś klatki i będziemy to musieli po prostu uzupełnić. Okej. Co teraz? Zniszczenie mienia. Złapaliśmy, nikomu nic się nie stało. Dostaliśmy oczywiście XP-ki, tutaj jadą. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie, bo to może brzmieć poważnie, skoro można było wysłać 4. I co teraz? Czekamy na jakieś kolejne, kurcze, wezwania. Corey Ramsey, matka kilku dzieci, wyjawiła swoje obawy co do mężczyzny, który nosi coś tam i siedzi przy playground na ławeczce i ogląda dzieci sobie. Dobra. Ty gnoju, nie będziesz... Okej, okay, driver is nowhere to be seen. Ja chciałbym... Może nie wrócić, no nie? Więc chciałbym przesłuchać świadków? Tak, to by był dobry pomysł. Tak, złapaliśmy go! Zarąbiście! Ale nic więcej nie było? Dobra. Poczekajmy, aż wrócą. Nie, no już wrócili, dobra. Wyślijmy Purdy. Widać, że dobra babka. I wyślijmy... Ciubaki wyślijmy. I powinno być git. Ci sobie akurat wrócą, jeśli by było jakieś teraz wyzwanie. I będzie ok. O! No proszę bardzo. Otwieram Martial Arts Club. I chciałby sparring match, gdzie jeden ze studentów będzie się bił z naszym policjantem. No dobra, to weźmy tego gościa, no nie? No bo w końcu on... jest facetem, jednym z nielicznych tutaj. A to miał być Toughest Cup. A przecież wszyscy wiedzą, że... Ja no żartuję. Złapaliśmy gościa, nikomu nic się nie stało. Jesteśmy dobrzy. Jak na razie nie idzie nam tak źle. Poza tym jednym razem, kiedy gościu uciekł. Nie, poza tymi 2 razami, kiedy raz gościu uciekł. O! Morderstwo! Mamy 3 framesy. Dobra, co mogło się stać na miejscu zbrodni? Open investigation. Okej. Dobra. Czyli po prostu musimy się ogarnąć.
to get to your suspects, you'll need to figure out... Okej. Zacznijmy od tego, co powiedzieli. Przyjechali sedanem, strzelili jak z machine gunna, nie widziałem dużo. Few muffled shot, czyli te dwa się nie zgadzają. A to jest drunk witness, czyli on mógł sobie po prostu wymyślić, czyli było kilka strzałów. Okej. Co potem? He got what he deserved. He'd been causing trouble. Sprawiał kłopoty przez długi czas. I przeklinał coś tam, bla bla bla. Nie pamiętam auta, ale sąsiedzi byli cicho. Nie, sąsiedztwo było ciche. Nie słyszałem żadnych strzałów. To jest witness. Okej. Co to jest? Policja w tych dniach nie robi nic. Prawie umarłem. Poszedłem kupić sobie medicine i prawie mnie zabiło jakieś auto idiotyczne, kurde. Dobra. Czyli. Na końcu uciekali z miejsca wypadku, więc dlatego mógł zostać potrącony. Wcześniej gościu udał się tutaj. Chwila. Usłyszał kilka muffled shots. Czyli przytłumionych, bo tutaj jest tłumik, tak? To może być... Okej. Co to jest? Tu jest set, tu jest auto. Tu jest drugstore. A gościu był martwy u siebie. Dobra, witness neighbor. Dobra, czyli uciekało z miejsca wypadku na samym końcu. Obok tego sklepu. Tylko nie wiem, o co chodzi z tym. No dobra, jest jakiś, nie wiem co to jest, hotel? Może? Dobra, wychodzi sobie gościu, tup. Podjeżdża samochód. Piu. Odjeżdża i gościu umrzywa. No tak. Także... Dobra. Nie pamiętam auta i neighborhood było ciche. Chwila, i coś powinno się pojawić teraz? Jak dla mnie to powinno być tak. Details. I że coś, że to ma być jakaś określona kolejność i wtedy coś się uaktywni? Chwila, dobra. Pistolet jest tu. To jest tu. Pistolet jest tu. To jest tu. To jest tu. Nie no, to... Come on! Mam to zostawić, tak? Chwila, podjeżdża auto, strzelają, uciekają tędy, dobra. Umarł, zostawmy to. W takim razie... Możemy teraz się zająć tym wezwaniem. Bartender, czyli barman, zgłasza, że para tancerzy zaczęła walczyć o napiwki i wywiązała się walka. Super! Cudownie! Wyślijmy Koci i wyślijmy Tsubaki i wyślijmy jeszcze Austin. Same kobiety. No dobra, wyślijmy tak. O, coś tu jest trudnego. Znowu bartender. Co oni kuźwa się w tych klubach tak biją, co? Aha. Dobra, gościu wszedł na scenę i próbował śpiewać z tym, kto śpiewał na scenie. Nie wiem, czemu to jest takie pilne, ale dobra, wyślijmy dwóch najlepszych. Niech mają. Co tu jest? Kazuki Kamatakura. Chief, zabiłem jakiegoś gościa, ale był dla mnie za szybki i wygrał na punkty, jasne. Bla bla bla, nie rozumiem ich reguł. Chyba mu dodało 110? Ja pierdzielę, to ich muszę częściej wysyłać na takie rzeczy. Dobra, oni już dojeżdżają. Hej, wróć dzień. Co się stało? Na scenie dwie stripteaserki zaczynają się bić.
bouncer, nie wiem kto to jest, ale zaspał i w sensie śpi i nie może nic zrobić, bo się spił pewnie. Wszyscy patrzą sobie. Ja bym sobie popatrzył. Draw your service weapon. Listen, girls, cut the crap or this is going to get serious. Wyłączmy muzykę, włączmy światła. Stripteaserki zaczynają walczyć, w sensie ciągle walczą. Mają w dupie, że jest policja. Ja bym popatrzył na to, jak one tam walczą. Wiadro zimnej wody. Albo wejść i spróbować im przeszkodzić, albo patrzeć, jak się biją. Ja bym popatrzył. Ale wylejmy na nie wiadro zimnej wody. Ha! Złapaliśmy ich. Jesteśmy najlepsi na świecie. Do tego wystarczyła jedna osoba, ale dobra. No cóż, to chyba będzie koniec tego dnia. Jeszcze się dowiemy, co się stało z tą walką. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza w stylu: Taksiu, jesteś najlepszy, uwielbiam cię, super masz odcinki, czy coś. Albo po prostu zostawcie komentarz w stylu: było ok. Także dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku, jeśli tylko będzie 150 łapek w górę. A ja tymczasem dziękuję wam za uwagę, na razie, cześć, żegnaj się z wami oficer Janusz. Pa, pa!